Ahoj, majtky! Cześć tu, pirat Olek! I pirat tatuś! Dziś, Olusiu, co się dzisiaj stanie? Dziś opowiemy wam historię, jak ja, pirat Olek i pirat tata wyruszyliśmy na przygodę. Chyba przeczytasz! No, przeczytam, jak wyruszyliśmy na przygodę otwierania piratów. Dawaj, Olusiu, panczoszu! Już się pan czyta. Mój majtku! No nie, ta historia jeszcze nie została napisana. No właśnie, przecież my musimy ją napisać na nowo, ponieważ zobaczcie, co do nas padło. Piratixy, zaczynamy nową historię z piratami i nie tylko. Wszystko zestawy, wszystko tworzymy. Dobra, mniej gadania, ale zanim zaczniemy... Piratixów, ale zanim zaczniemy, co zostawcie? Haki w górę, subskrypcje i... Dzwona. Dzwona? Dzwoneczek. Dobra, lecimy do otwierania. Jesteśmy, zaczynamy co? Mój piracie. Tom, opowieść z książki. Tom, opowieść z książki dziś, bo ogólnie mamy do otworzenia. I taki zestawik z rekinem. I taką skrzynię skarbów. Skrzynię skarbów, do której potrzebny jest specjalny klucz, żeby ją otworzyć. I w tej serii jest pełno złota. Jest do zdobycia figurka. Ultra rzadka z pirat ze złotą brodą i złotą monetą, która pomoże nam dostać się do wszystkich skarbów, które ukrył ten ultra rzadki. Oprócz tego każda załoga ma swojego złotego kapitana, czyli jest 6 złotych do zdobycia. No, zacząłem od zestawów. Jest zestaw. A właśnie, a wszystko skąd? Gdzie to można kupić? Gdzie już jest dostępne? Besto! Zapraszamy do Besto. Jest linki w opisach. Zostawcie teraz łapeczki, bo już mniej gadania. Jeszcze tylko szybko wam pokażemy. Było skrzynia. Mamy 2 stateczki różne, które też otworzymy na którymś odcinku. Mamy trupią czachę, ale ją nie będziemy otwierać. Tu mamy podwójne zestawy, gdzie jest kryjówka i armatka, i którą można zestrzeliwać różne rzeczy. I jak się strzela, to też musicie wiedzieć. To nie tak, że naciśniesz guziczek, też musisz mieć monetę. Ale to wszystko za chwilę. Tu mamy 24-pak saszetek, ale to otworzymy w następnym odcinku. A dzisiaj otworzymy 24-pak podwójnych. Podwójnych tych, dwupak to się nazywa, gdzie są 2 super, nie super zinksy, tylko finksy, a nie finksy, przepraszam, tylko pira? Taksy. Nie taksy, tiksy, nauczcie się pira tiksy, bo wydaje nam się, że będą fajniejsze od super finksów, bo są podobnież większe, można wyjmować im broń i wkładać i zobaczymy, jakie są gumowate, czy struktura ma tak podobna jest do super finksów. Dobra, mniej gadania! Zaczynamy. Ja bym wam chciał powiedzieć. Zaczynamy przygodę. Tak naprawdę nie mam jednego oka. O nie ma. Dobra, żeby mu się lepiej otwierało. Oluś, przynieś ci okulary. Tak. To ja przynoszę okulary, ty ja otwieraj pudełko. Lecim, jak to mówią, nie na Szczecin. Ar! I patrzcie, majtkowie, jakie mamy takie małe pudełeczko. Pudełeczka. O poczekaj, właśnie, bo jedno. Żeby się nie myliło, może Google nam podpowie. OK, Google! Powiedz nam, jak witają się piraci. Jak podaje ciuciubabka.net. Pirackie przywitanie, ahoj, tak marynarz może przywitać się z dziećmi, tłumacząc, że w ten sposób właśnie witają się wszyscy płynący po morzach i oceanach. Ahoj! Dzięki Google, ahoj! Super rozkład, no to skąd Google nam tu podpowiedział? Ja muszę to zrobić. Pierwsza Dobra, pierwsza paczka piratixów. Historii tego kanału. Nie tylko tego, bo w Polsce chyba jesteśmy jako pierwsi, chyba którzy tak, to otwierają. No. Dobra, Olusiu, Ponczusiu, szkoda gadania, ja już tutaj otwieram. Ja pierwszy. Dobra, pierwszy. Ja wyrzucę. Bo nie mogę tam się. Ciekawe, czy dziś trafimy już ultra rzadkiego. To pokażmy tam widzom. To pamiętaj, wyrzucaj. Okej. Okay. Fajnie, bo nie w saszetkach, zupełnie inaczej, nie można w sobie wymacać, ale te jednopaki, czyli tam, gdzie jest Uwaga, pojedynczo, otwieramy. Są w saszetkach. Uwaga! Taram, tam, tam, tam! Taram, tam, tam, tam! Dawaj, dawaj, gdzie mogę się pierwszy? I pierwszy! To jest jakaś małpa dziwna. Wygląda jak małpa, zobaczcie. To jest małpa pirat z mieczem jako banan. Z mieczem jako banan, a właśnie to, co mówiłem, zobaczcie, ma miecz jako banan i zobaczcie, co można zrobić. Taram, tam, tam, wyciągamy, można zamieniać bronię. On jest taki jak Zinx, ale jest większy
I fajniejsze, bo wyciągnąć, a jaki jest drugi? Czy dzisiaj trafimy coś i drugi? Co to jest? I drugi to jest taki żółw. Żółw albo ślimak? Żółw chyba. No żółw. No. Żółw z piratik. Podwodny żółw. Na pewno. I ma broń jaką? Jak taką... I jakby wodorośla. Nie, wędka. A, jak wędka, no to wędka. Super. I... Dobra, wkładaj mu wędkę, jedziemy dalej z następnymi. Czyli mamy dwa normalne... A, i jest tu karteczka, bo właśnie, poczekaj. Ty włóż. Właśnie, bo na karteczkach mamy opowiedzianą tu historię, jak on zawsze. I tu mamy oczywiście wyszczególnione drużyny. I mamy pierwszego, w sumie to nie będziemy teraz szukać, bo mamy tak, drużynę The Rebels Crew, The Showband Crew, The Downtown Crew, The Champs Crew, The Wild Crew i The tutaj jest Crew. A, mamy, czyli żółwia. Mamy z drugiej grupy, jaka gdzie kapitan, nazywa? On się nazywa... No to są taka... Speed. To jest podwodna grupa, widzisz? No podwodna grupa, Speed Spray. Okej, okay, dobra, mniej gadania, bo szkoda gadania. Dawaj, otwieramy, Oluś. Oluśu, Ponczuszu. Dobra, nie będę dobra, mamy te dwa i jedziemy dalej. Kolejny, a tu też są wrogowie, jakby tak można pokazać. Chociaż wrogami to są wszystkie te drużyny, bo tu jest sześć jakby, nie drużyn, tylko... Następnego mamy takiego... Ale czederski on jest, z słuchaweczkami. No postaw, postaw, Oluśu. Pirata DJ-a. Może troszeczkę bliżej. Pirat DJ, a broń jaką ma? Broń taki jakby szabelkę. Nie, to jest pad. To jest pad miecz. A, pad miecz, poczekaj, mogę przybliżyć? Pad miecz, mówię. Zobaczcie, pad miecz. Ale czadzior. Górę nogami. Jest ekstra. I drugi kto jest? Drugi to jest jakiś taki... Wygląda jak jakiś wariat. Jak kto? Jak jakiś wariat. Jak jakiś wariat. Pokaż, pokaż. Drugi kół. Ale ma taką. Ale to taki trochę jak bobr wygląda. Hipnotyzer to jest. Hipnotyzer i ma pałkę troszeczkę jak Enigma, zobacz. Zwróciłeś uwagę? No, jak Enigma, tak, super jak film. Enigma. Dobra, to samo jest, otwieramy następne. On już się rzuca. Ale patrz, tutaj jest statki różne. No bo tu jest mapa, gdzie są schowane skarby, które będziemy poszukiwać. Mam nadzieję, że jakieś złoto dzisiaj trafimy. Bo piraci lubią złoto i lubią się tym falić. Ale Oluś, usiądź, usiądź. Uwaga, kolejnego mamy jakiegoś... DJ. Nie, DJ to mówiłeś, ten, że ten jest DJ-em. Ten ma tak zwanego jamnika. Tylko nie wiem, kim, to jest DJ. Tylko nie wiem, kim on jest. A no tak, ten jest gamer. Ale to nie jest DJ, tylko co to za postać? No, tak, nie wiem, mam nadzieję, że są komentarze. Napiszcie w komentarzach. Kto to może być? Chociaż może jest tutaj. Pokazuj drugiego. O, ten jest fajny. Pomyśl, kto to jest. Mamy takiego tego. Futbol amerykański. Widzicie? Taki ma na... A to się nazywa, on się nazywa Tommy Hasper. On ma, o Jezus Maria, on ma nawet ten strój. Taki wiesz, ten taki, co się zakłada. Wiesz co, na razie mi jest, jedyny minus, że mi jest ciężko powiedzieć, co te figurki i kogo przedstawiają, bo nie wszystkie rozgryzam, nie? A ten, poczekaj. Ten też, no taki bejsbolista. O, no, bejsbolista. Napis nam się zsunął. No kurka, rurka, trudno. Bo później naprawimy. Mniejsza z tym, tam było napisane, nie wiem czy zwróciliście. Pirat X Party. Jedziemy. Uuu, ale żeś wystrzelił. I co tym razem? I tym razem w dwupaku mamy... Jakiegoś... Nosorożca. Nosorożca jakiegoś Indiana. Ciekawe, czy to świeci. Indiana nosorożca. Bo zobacz, ten taki jest jakby... Nie, to nie jest plastik. Nie, nie świeci. Myślałem, że być może świeci. Poczekaj, poprzesuwam te, żeby wkładać następne. Bo teraz otworzymy aż 48 Piratixów. Mamy pierwszego złotego kapitana. I mamy pierwszego złotego kapitana i on jest, pokaż. Pokaż, bo ja nie widziałem, ale pokaż widzom. Czekaj, ja pokażę. Ale zobacz, kapitan jest, a nie, myślałem, to broń. Ej, kapitan hat-trick. Kapitan hat-trick? Kapitan hat-trick. Kapitan hat-trick, czyli ostatnio jak Żurkowski strzelił w lidze włoskiej hat-tricka i on, a mamy kogoś z jego drużyny? Nie, tu jest bokser, tu jest jakby papułka. A nie, mamy tego, bejsbolista. Bejsbolista jest z jego drużyny, czyli mamy pierwszego kapitana, brawo my, juhu! I jadę dalej, czyli jeszcze zostało nam do zebrania pięciu kapitanów. I ja może też zacznę, bo trochę nam jakoś tu wolno idzie. Tak. No ja jedną, ja też chcę jedną. Jedną. I patrzę, ja teraz od razu ultra rzadkiego. Czaram, tam, tam i werble. I pierwszy wąż. Zobaczcie, czadzior.
kaczucha spadła. I uwaga, drugi. Kapitan kucharz z brodą. No to jest ten, co ja go chciałem, jak zobaczyłem ten. Tylko, o, taki fajnego smoczek, krokodylka. To jest krokodyl, no krokodyl. Taki super z lupą, a i da się mu wyciągnąć. No da się. Da nie, się. Nie da się. Pokaż. Nie, da się, da się. Da się, musi się nie, dać. Nie, da się, to jest przyczepione. O, i ten ma hak, ty widziałeś, że ten ma hak? O. O, no ja nie mam haka, mam hak. To jest przyczepione. Dobra, to wyciągaj dalej, a ja pokażę. Jego bronia wypadła. Bronia wypadła? Broń wypadła, no. No może nie, może no nie ma broni. A może wypadła, to gdzieś, nie, nie gdzieś poleciała. Dobrze. O, poszukamy mamy, później. Mamy pierwszą powtórkę. Faktycznie, bo on zobaczy, on tutaj ma dziurkę w ręku, gdzieś jakby broń za nikt. Tak? No dobra, już nieważne. Czekaj, pokaż. Powtórkę mamy. Powtórkę mamy? Pierwsza powtórka? DJ-a. Nie DJ, on nie jest DJ, ale w drugim kolorze. W drugim czyli nie kolorze, mamy powtóry. Jednak nie. I to nie jest DJ, on idzie z jamnikiem i słucha muzyki i jest szpanerem. MCPNC, w której ręce ja wam dzisiaj coś zakręcę. Arr. Dobra, piracie młody, bo coś ci długo idzie, to synu drogi. Ale się zanimowało, piracie młody. A, jeszcze jedną paczkę otworzyłam. Snowbo... No, nie, zostaw mi tu, zobacz, poczekaj. On nie jest snowboardzista, tylko on chyba śmiga na trafiło desce. Trafiło nam się chyba dwóch. Tak, ma deskę, zobaczcie. Trafiło nam się chyba dwóch. Ale poczekaj, daj mi powiedzieć do końca. Dobra. Trafiło na... No nie wierzę. Usiądź, proszę, synu, przysuń się. I daj mi powiedzieć. Jak się nazywa... Jak się nazywa ten, co pływa na desce na wodzie? Nie snowboardzista, teraz mi wyleciał z góry. O Boże. No wiecie, na tych falach. Mniejsza z tym. Dobra, jedziemy dalej. Surfer, właśnie, ej, mamy surfera. No, mamy w ogóle dwóch z tego samego, bo ten jest a propos pływania i ten jest a propos pływania. Tak? Tylko, że ten się uczy, no. Ma ponton i... A co on ma za fajną broń? On... Nie, to jest nie rurka, jest... a broń to ma jest taki... Taki sztylet z owiniętym wężem. Albo sztylet z owiniętym wężem, okej. Okay. Jadę dalej, teraz ja, poczekaj. Ja mam tak, mam kozę. Kozę. A koza jest z tego... Koza piloty. Ej, koza jest z kapitana. Z kapitana, czyli no mamy... No to dajemy do kapitana. O, i mamy pierwszą powtórkę, a nie, jednak nie powtórka. Zobaczcie, w drugim kolorze. Dobra, mamy kucharza. Na razie próbujemy zbierać jak najwięcej drużyn. Ja... Jak mamy kapitana, to zbieramy do niego drużynę. Dobra, dobra. Okej, okay. Jedziemy dalej, otwieraj. Surfer w drugim kolorze. O, surfer, ale ten fajny. Nie, w tym ten... samym. Nie, nie jest w tym samym. W tym samym. Nie w tym samym, bo tam miał jest nie... Jest inny surfer. Nie, jest nie, innym, w innym. No, innym. A myślałem, że deskę ma innym. Ale wydaje mi się, że fajniejszy kolor jest ten. I ma taką chustę jak ty. O, uwaga. I Olek pokazuje, prezentuje... Ultra, nie wiem. Ale podobny trochę. A nie, nie podobny. Ten to jak wygląda jak skrzat, no. Co przynosi szczęście albo no. Nieszczęście, chowa się na końcu tęczy. Ego tata, ty patrz na drugą. Nie, ale ci wtedy nie widać. A ja się nie dziwię, że ci bronie wylatują, jak ty tak otwierasz. Pokazuj, co tam masz następnego. W drugim kolorze pan banan, ten co pierwszy był. Ten, nie pan banan, tylko tu i pokaż pan tutaj. Pan Małpiszon. Stawiaj tu. Małpiszon. I mamy jakiegoś. No ty nie patrz. No patrz, no z tej drużyny hat-trick. No dobra, dobra, ja tu będę szukał. Pokazuj widzom. Pokazuj widzom. I mamy jakiegoś takiego. Trochę jak diabołek wygląda. Nie, jak naukowiec. Ale jak taki diabołek wygląda. Postaw tutaj. Diabołek. Co to jest diabołek? No nie wiesz, diabeł, co to jest? O, koza. To mamy tak, kozę z tego, mamy robistę, nie mamy tutaj, chyba jest taka papuga. Tego też jakby z lodami na głowie i tego też nie mam. Czyli na razie mam trzech, a potem będziemy szukać nie na odcinku. Dobra, jadę dalej, pokaż, stawiaj tutaj, mamy. Zostało nam ile paczek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Poczekaj! Olusiu, gdzie to wszystko te cudowne, bo w ogóle jak te piratiksy? Dla mnie dużo fajniejsze, przynajmniej na razie, no. Od Super Finksy. No, Super Finksy. Tak? No. Fajniejsze czy nie? No fajniejsze trzy razy bardziej. Ale to teraz jest. Się nawijasz czy nie nawijasz? Piratiksy. Tylko ja się zastanawiam, czy teraz na przykład kolejna seria z tego, to na przykład nie będzie już o piratiksach, tylko na przykład o kosmosie i będą astronauci. Czy myślisz, że cały czas będzie się kręciło wokół, bo to jest, stracą się pomysły. Albo potem na przykład będzie epoka lodowcowa i sam tam wiesz, i dinozaury, i nie dinozaury, takie dziwne rzeczy. Co ty myślisz o tym? Nie wiem, może.
No może, dobra. Wy napiszcie, jeżeli oczywiście będą komentarze, jak nie, to zawsze post jest na społeczności, a wpadajcie gdzie? Do? Oluś i Tatuś. A gdzie mogą kupić? Do Oluś, nie, do Bestoś. Bestoś, wpadajcie linki w opisie. Jadę dalej, ale Olusiu, nie pokazujesz. A no tak, zapomniałem pokazać. A ten ma fajny, co on ma tu książkę? Nie wiem, co on tutaj, jakby księgę czarów, gdzie duplikat, wychodzi. Mamy gdzie... Poczekaj, mówię! Gdzie wychodzi ośmiorniczka? Dobra? Mamy tak. Duplikat w drugim kolorze. Koza! Koza, a wcześniej wyglądała tak, postaw ją na chwilę. No tak samo, tylko w drugim kolorze. Tak wyglądały kozy. Mamy kozę i kozę. Czyli na razie nie mamy powtóry. Lecimy dalej. Uwaga, pierwsze, ale widzę. O, fajny. Fajny. Fajny jakiś pirat, jak widzicie. No ale postaw go tu, pirat, ale no postaraj się rozgryźć, kim on może być. No wygląda jak człowieczek. I co on ma? O, to jest taki strażak, bo on jakby ma butlę z wodą i zobaczcie, jakby strażaczek. I teraz cool. Elo, elo, cool mastero. Zobaczcie, pirat, pirat imprezowicz, który wyrywa się ze statku i idzie na imprezki. Postaw koło niego. Super, ale czadzio. O, tata, mam pomysł, co możemy zrobić, patrz. Dobra, czekaj. No bo to oni pewnie są z jednej serii. Patrz. Ej, dobra, idziemy na imprezę? Idziemy. Coś tam. Super! Let's go! Ale wiesz, że chciałem ci tu powiedzieć, ale nie dałeś mi. To jest raz, dwa i jeszcze ten. Oni chyba są z jednej paki. Widzisz? Dobra, otwieraj dalej. Kochanie, jak myślisz, co fajnie jest mimo wszystko w saszetkach czy tak w pudełeczkach? O. W saszetkach czy w pudełeczkach? No. 5 minutes later. Okej. Okay. Nie, w saszetkach. Pokażę jedną. To jest w ogóle, poczekaj. Że już są, bo on ma troszeczkę podobną strukturę, w sensie kształt. Do ultra rzadkiego pirata, bo ultra rzadki pirat też ma takie coś i tylko, że tu on trzyma monetę złotą. I on tu nie ma żółtej brody, tylko ma złotą i tak wygląda ultra rzadki i z nim jak ktoś tam próbuje wymacać, może pomyśleć, że to jest ultra rzadki, a to nie jest ultra rzadki. To tyle, teraz drugiego, ale ten jest fajny. Jakiegoś goryla. Goryla, trochę wygląda, wiesz jak wygląda? Jak Aladdin, znam to. Postaw. Unge bunge, jadem, superosko, odlotosko, piracie. Dobra, Majtku, bo już galancie trwa ten odcinek, ostatnią pakę otwierasz sama, potem otwieramy na 3-4 razem. I uwaga, co masz? Tylko kotku. Mamy, dobra, mamy jakiegoś takiego pirata z tym, z... No to już był. Strażak. No był. Strażak był, tylko w drużynie. Poczekaj, gdzieś muszę... Postaw go, kochanie, a ja postaram się znaleźć i pokazać drugiego. Mamy kolejnego z tej serii. To też pokaż. Patrz. Najpierw. No. Ja pokażę już całą kolekcję. Tutaj mamy kapitana, tego takiego. Bejsbolistę. Bejsbolistę, kozę. I teraz tego z tym. Jak się nazywa? No ten bokser. A bokser z kaskiem, jakby i ma rękawice bokserskie. I jeszcze do tego mam mieczyk. Bokser z mieczykiem. Nie, mieliśmy razem otwierać. Czyli brakuje nam, ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu jest w sumie, czyli brakuje nam tylko dwóch jeszcze do tej ekipy. A, czekaj, miałem znaleźć, a to jest w drugim kolorze. Ale tak, słodka. Taka foczka. O, foka! A wiesz, z kogo ona przypomina trochę? Fokę z bajki. No, o tych zwierzątkach, co uciekały z zoo, jak ona się nazywała? Madagaskar. Jak oni dołączyli w którejś części, chyba w trzeciej albo w czwartej, do ekipy cyrkowej. I tam była ale foka. Dziwna ale ślina. Bardzo fajnie. Foka i pamiętajcie, że ma do wyciągnięcia oto ten mieczyk. Ja już się nie mogę doczekać, wiesz czego? Zestawów. Bo mogą być zacne. Dobra, wsuń się i jadę dalej, pokazuj. To jest jakaś świnia, tyle wiem, że to jest. Nie, to nie jest świnia. To nie jest świnia, to jest papuga. To jest papuga. Tak, to jest papuga. A nie, ma to jest świnia. Ale to jest chyba to. Czyli co? Mamy już kolejnego do no tego zestawu. No mówię, że świnia to. Ale ja myślałem, że to... Ma rację. No ty masz rację. Ty masz rację. Ale pokażesz widzom? Dawaj. Taka oto świnia. Przesuń w prawo. Świnia, zobaczcie, przyjrzyj. Nie, ale nie ruszaj nią. Przytrzymaj, poczekaj w prawo troszkę. Nie, przodem, żeby zobaczyli widzowie nos
Że ma świnia. Ja myślałem, że to na tym znaczy rysunku, że to jest papuga. Zobacz. Czy mogłem się pomylić? Poczekaj. To jest tu. Czy mogłem się pomylić? Moim wzrokiem coraz gorzej. No zobacz, trochę. Jak taka papuga. No nieważne, ale mamy kolejnego, czyli zabrakuje nam jednego, czy uzbieramy całą drużynę. Uwaga, kolejny. Shop. I tu ma jakby proces kluczy. Zobaczcie sami. I mamy jeszcze jakiegoś takiego. Chyba on jest też z drużyny tych rockowych, bo jak widać, on ma gitarę i taki. Znaczy takich muzycznych, no, rockowych. No, z tych muzycznych. Albo tych imprezowych. I ma opaskę na oku, a przedstawia. Kutraszanki! Tak, jest! Mamy! Mamy Ultrazackiego! Zobaczcie! Jest, tak jak mówię, z tą brodą, pamiętacie, co mówiłem, że jest troszeczkę kształtem podobny. Mamy tą monetę, która się wyciąga i którą można, zobaczcie, na pewno tutaj składać i coś ustawiać, ale nie będziemy tego robić na tym odcinku. Na pewno pomaga to w zdobywaniu, w strzeliwaniu z armat, ale wszystkiego się dowiecie. No właśnie, nie wiem, czy jest gwarantowany. Zobaczymy, jeżeli się okaże, bo jeszcze będziemy otwierać pełną pakę pojedynczych strażetek. Jeżeli się okaże, że tu też będzie ultrażadki, czyli w każdym, jak kupicie boksie, będzie ultrażadki, więc czekajcie na następny odcinek. Dowiemy się, czy jest ultrażadki. On ma złotą brodę. A jak on się nazywa w ogóle? Olek, nie będą. Wiem. Nie ma napisane, jak on się nazywa. Napiszcie w komentarzu, jak on się nazywa. Bo on jest tylko tutaj przedstawiony, ale nie. A! I w ogóle jest. Wiecie co? To oprócz tego, że jest ten ultra rzadki, to jeszcze jest do trafienia 6 różnych monet. Czyli jakby każda drużyna chyba ma swoją monetę. Bo tu mamy P i mamy czaszkę pirata. I tu mamy jakby P Piratix, a tu są jeszcze różne inne 6 różnych monet. Dobra. Pierwsza powtórka, oficjalna już. Oficjalna już, pokaż widzom. Przepraszam, że ci nie dam, ale chciałem się skupić na tym ultrarzadkim. Pierwsza powtórka, ale nie szkodzi, bo mamy najważniejsze. Ale co to jest w ogóle? Myszka chyba, mysz albo szczur. Mamy jeszcze taką. Ale poczekaj. Mamy jeszcze taką fajną katuszkę albo jakiegoś misia żółtego z popcornem. Z popcornem i z okularami 3D. Ale zobaczcie jeszcze na tego ultrarzadkiego, jaką ma czaderską papugę. Ciaram. Jesteś zadowolony, Olusiu? Bardzo. Dobra, Olek, otwieraj dalej, następne. Chyba kolejna powtórka. Znaczy nie wiem, zaraz zobaczymy, czy powtórka. Mamy ultrarzadkiego. O, ale... w drugim kolorze kaczuszka. W drugim kolorze kaczuszka, ale poczekaj, zanim otworzysz, poczekaj, zobaczymy. A nie, mamy tu czerwone, a tu jest taki zielonkawo-żółty, limonkowy, o może tak. Dobra, jadę dalej. Olusiu, poczekaj. Majtek, wiecie jak to jest z majtkami. Majtków trzeba wyszkolić dobrze i wszystkiego nauczyć. Ale wszystkiego się nauczymy, mamy sporo odcinków. A ci jeszcze daleko do majtka. No ja chyba z Kedzia jestem kapitanem tego statku. Kapitanem chyba. Nie wierzę, jaki pyskol ten mały. Okej, pokazuj następne. Nie pokazuj mi, tylko widzą. Ale ty pokazuję. A ja pokazuję, dobra. O, mamy chyba, to jest pierwsza dziewczyna. Przynajmniej tak wygląda. Nie wiem, jaką postać prezentuje. Ma tu bombkę wszczepioną we włosy. I tarą, jestem jedyną piratką w tym gronie. Nie wiem, czy mam rację. A jak mam rację, to postawię wam kolację. Okej, druga. Chyba powtórka, bo w drugim kolorze. Otwieraj, bo chciałem się skupić. I uwaga, 3, 2, 1, 8, 0, 3, pirat. Nie wiem, nie pamiętam. Najwyżej sobie. Boksy. Cofnijcie. W drugim mamy kolorze tego. Bokser. Tak. Zaraz, poczekaj. W drugim kolorze. Okej. Okay. Mamy, pokazuj. Teraz ty. Bokser? Bokser w drugim kolorze. Ale nie, o właśnie, ale to postaw. Ale ty, ja nie zwróciłem uwagi wcześniej. On tu ma złoty pas za zdobycie mistrzostwa. Zwróciłeś uwagę? Ja widziałam. A, na tym nie było tak widać, bo on tu był żółty. I dlatego, zobacz. Widzisz? Na tym tak nie widać, bo on tu jest taki żółtawy i on się zlewa. Tu na zielonym widać lepiej. I co tam jeszcze masz, Olusiu? Tutaj jeszcze... O, jaki fajniutki. Mieliśmy przecież ten gamer.
A to jest gamer, a to nie zrzuciłem, zwróciłem uwagi z przodu. A, mieliśmy w drugim kolorze, czyli tak naprawdę na chwilę obecną jest tylko jedna powtóra. Wszystko to, gdzie? Na Best Toys. Best Toys. Myślę, teraz już powtórka na pewno. Mamy w takim kolorze, czyli mamy drugą powtórę. I nosorożca. Jakaś małpa. I małpa, chociaż to może być... Czy człowiek z prehistorii, który ledwo jeszcze nie umie chodzić na dwóch nogach? I jaskiniowiec. No nie wiem. Jedyny troszeczkę może minus, a nie minus, że za bardzo trudno mi się rozgryźć w postaciach. Ale wiesz, co pomoże w rozgryzieniu postaci? Oglądanie, bo już na hiszpańskim YouTubie są kreskóweczki z Piratixów i można się czegoś dowiedzieć historii, jak to się zaczęło i tak dalej. Bo każdy pirat ma swoją historię. Tak jak my dzisiaj piszemy naszą historię z piratami, która skończy się za parę odcinków, tak każdy z tych piratów ma swoją historię i trzeba by czasem ją opowiedzieć. Dobra, nie gadania, więcej otwierania. Ostatnią pakę otwieram ja. I co teraz trafiłeś? O! Mówiłeś, że papuga, to masz papugę. O jest, chociaż nie wiem, czy to... Chociaż nie wiem, czy to papuga, to drugie co? A to... Ty myślisz, że świnia to papuga, to chyba jest papuga. Ale nie, to może być na przykład kurak jakiś. Kurak. Kurak, ko, a nie papuga. Stop, nie, ostatnią ja otwieram. Ja otwieram ostatnią, ja. Najważniejsze, że mamy ultra rzadkiego. Tylko wiesz co, ja tu czuję, że będzie złoty. Bo nie podoba mi się, że jest tylko jeden złoty. Bo mamy ultra... Siach, ja to sztuki walki mam panowane. Ho! Jako pirat! Bo stanie się z tobą to, co stało się z poprzednim majtkiem, czyli skończył źle. Więc uważaj, uwaga, na 3-4 otwieramy razem. No wkładaj. Czekaj. 3-4, ostatnia. Paka! I uwaga! Nie ma złotego. Nie ma złotego, ale mamy gitarzystę, który był chyba, ale w drugim kolorze, tak? No i w drugim kolorze opiszę. I w drugim kolorze małpiszon. No to tyle, bo zjedzą nas motyle. Pożegnajmy się jak prawdziwi piraci. Wyciągamy haki i dorobimy AR. Uwaga! Pamiętajcie o Best Toys, linki w opisie. Dzięki, że byliście. Następny odcinek wkrótce. I co będziemy otwierać w następnym odcinku? W następnym odcinku, panowie i panie, będziemy otwierać saszetki. Saszetki? I może coś do tych saszetek jeszcze. Saszetki? Do saszetek otworzymy... Tego, statka jednego. Może statka jednego. Dobra, to kończymy. Żegnajcie. Na razie. Aaaa!